Jak czujesz się u progu tego sezonu zimowego? Czuję się świetnie. Myślę, że zrobiliśmy przed lato wszystko, na co trzeba było. Jestem świetnie przygotowany do zimy. Które punkty są w tej chwili twoimi takimi najmocniejszymi? W sumie nie wiem, ciężko powiedzieć. No, czekam na pierwsze skoki, no i wtedy myślę, będzie więcej do powiedzenia. Nad czym musisz zatem najbardziej pracować? Które elementy podlegają poprawie techniczne? Myślę, że faza lotu jeszcze, bo przede wszystkim często na buli mi wchodzi biodro. Początek tego sezonu letniego nie był najlepszy w twoim wykonaniu, ale potem zupełnie dobrze, można powiedzieć. Jak to oceniasz, ten sezon w Fiskapie? No, początek zdecydowanie w ogóle. Tam zamykałem tabelę ciągle. No, a końcówka już fajnie. Udało mi się padać, zostanąć na podium, udać wygrać. Udało mi się skoczyć na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, więc całkiem udany ten sezon letni. No właśnie, ta generalka odgrywa dla ciebie jakieś znaczenie, czy raczej skupiasz się na pojedynczych konkursach? Znaczy, no na pewno chciałbym utrzymać to miejsce w generalce do końca, na podium, no ale myślę tak właśnie, że na pojedynczych konkursach trzeba się skupić. Jeżeli będzie możliwość wyjazdu na Continental kosztem walki w Fiskapie, to wolałbyś tam polecieć? No tak, no trzeba się sprawdzać. Jeżeli będzie taka szansa, no to oczywiście, że chciałbym spróbować. A jak wspominasz ten start w Lillehammer między innymi? Gdzie zapunktowałeś? No był to mój pierwszy Continental. W sumie tak zdziwiłem się tym wynikiem. Skoki tam były całkiem niezłe, no i bardzo jestem zadowolony z tego, że udało mi się zdobyć pierwsze punkty. Mieliście okazję potrenować wspólnie z wszystkimi kadrami we Włoszech. Jak oceniasz w swoim wykonaniu tamte skoki? No, we Włoszech skakało mi się całkiem dobrze. Potem przyjechaliśmy do szczytku, już było nieco gorzej. A ja tam właśnie w Predazzo też na początku były trochę problemów, ale z każdym dniem były te skoki coraz lepsze. Wiemy, że kilka lat temu miałeś poważne upadki. Czy pozbyłeś się jakby ich ze swojej psychiki już, czy nadal jest jakiś taki strach, powiedzmy, na skoczni? No, zdarzy się, jak są jakieś gorsze warunki na skoczni, no to zdarzy się jeszcze wspominać, ale tak, to już pojedyncze skoki takie, to staram się. Już jest okej. Jak czujesz się w tej grupie? Po raz pierwszy jesteś w kadrze juniorów? Świetnie, no, atmosfera jest super. Wszyscy się dogadujemy, więc jest dobrze. W kadrze narodowej między innymi Maciej Kot przyjaźni się z Piotrem Żyłą. Ty chyba tutaj z Dominikiem Kastelikiem najbardziej trzymasz, jak widać. A jedno już nie bywa. Wszyscy się dobrze dogadujemy. Jakie cele zatem sobie stawiasz na tę zimę? No myślę właśnie to utrzymanie się w klasyfikacji generalnej w Fiskapie, no i dostanie się na Mistrzostwa Świata Juniorów, wystartowanie tam. Jak czujesz się tutaj w Cetniewie nad morzem? Bo jesteście tutaj po raz kolejny już na zgrupowaniu? Trochę zimno. No nie, no trochę zmęczony, bo tu trochę cięższe treningi, ale będzie wszystko dobrze. Jakie macie kolejne plany treningowe tutaj po wyjeździe z Kaszub? Chyba w poniedziałek mamy jechać na lód, poskakać, ale jeszcze nie wiem gdzie. No, może także powodzenia w sezonie zimowym. Dziękuję.